posłowie. Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość i Marek Wójcik, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Panie pośle, dlaczego minister Błaszczak albo minister Zieliński dziś w Sejmie nie powiedzieli przepraszam za to, co się wydarzyło rok temu na wrocławskim komisariacie? Obydwaj panowie ministrowie w żaden sposób nie bronią tych policjantów, którzy złamali prawo. W żaden sposób nie pochwalają takich czynów. Mało tego, wyciągają od policjantów konsekwencje. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że nie można odpowiadać każdego dnia, za każdy dzień, za każdą godzinę pracy ponad 130 tysięcy pracowników policji i nie może tak być, że minister stoi nad głową każdego. Ważne jest, ażeby wyciągnąć wnioski po tym, jak odpowiedzialni za złamanie prawa zostaną ustaleni. Minister Błaszczak, jak rozumiem, wyciąga wnioski i o dymisjach w policji mówi tak. Oficjarowie ci nie wykonali poleceń przełożonych wydanych rok temu po pierwszej kontroli. To spowodowało, że straciłem do nich zaufanie. Z tego wynika, że dopiero teraz minister się zorientował, że oni nie wykonali poleceń wydanych ponad rok temu. Przy tak ogromnej armii urzędników, funkcjonariuszy, przypomnę, że to ministerstwo to również Straż Pożarna, Straż Graniczna i wiele innych. Oficerowie ci, nie wykonując poleceń ministerstwa, po prostu złamali wewnętrzne regulaminy, wewnętrzne przepisy i ponoszą za to konsekwencje. I przez rok ani minister Błaszczak, ani minister Zieliński, który odpowiada za policję, bezpośrednio tego nie wiedzieli. Proszę zwrócić uwagę, że po tych wszystkich zdarzeniach właścicielem niejako postępowania stała się prokuratura i dzisiaj mogliśmy usłyszeć, co przez ten rok się zdarzyło. Ja rozumiem, że mogą być tacy, którzy uważają, że już po miesiącu powinny głowy padać i że nie czeka się na ustalenia prokuratury i nie powinno się czekać na ustalenia sądu, ale no, w państwie prawa nie powinno to mieć miejsca. Po prostu w państwie prawa, wtedy kiedy prokuratura jest właścicielem postępowania, a słyszeliśmy, jakie czynności były wykonywane, dopiero po tych ustaleniach powinny być wyciągane wnioski. Zresztą, słuchaliśmy dzisiaj, panie pośle, proszę pozwolić panu posłowi też Wójcikowi się wypowiedzieć. Słuchaliśmy dzisiaj tego, co mówił między innymi minister Ziobro o tym postępowaniu prokuratorskim. Czy po tym, co powiedział szef resortu sprawiedliwości, Platforma Obywatelska nadal domaga się komisji śledczej w tej sprawie? Jak najbardziej. Komisja śledcza w tej sprawie jest potrzebna. Tymczasem Tomasz Siemoniak mówił, że po tym, co usłyszał, cząstka wiary w prokuraturę się w nim zrodziła, czy jest jednak. Czyli rozumiem, że no, ufa, że coś się w prokuraturze dzieje. To znaczy, jeżeli pan śledził debatę i porównał wystąpienia ministra Błaszczaka, gdzie nie było nic merytorycznie, i wystąpienie ministra Ziobro, który jednak próbował pewne okoliczności z tego zdarzenia przybliżyć i troszkę przynajmniej posłom w Sejmie przybliżyć kulisy badania, okoliczności śmierci Igora Stachowiaka, no to jednak w tym takim pojedynku to minister Ziobro wypada na plus, bo minister Błaszczak naprawdę nie powiedział nic. Ale nie przekonuje pana, żeby komisji śledczej nie powoływać, bo komisje są zwykle wtedy powoływane, kiedy wymiar sprawiedliwości sobie nie radzi, nie działa i jest gdzieś sparaliżowany. Więc pytanie, ile zwykle trwają takie sprawy, panie pośle? Ma pan rację, jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji, o której pan mówi. Wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie ze sprawą śmierci Igora S. Ja przypomnę, że 3 tygodnie po śmierci Igora S. odbyło się na wniosek Platformy Obywatelskiej posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ja uczestniczyłem w tym posiedzeniu i ja się czuję oszukany tym, co wtedy mówił Jarosław Zieliński. Wtedy Jarosław Zieliński mówił o tym, że 3 komórki organizacyjne policji zajmują się wyjaśnieniem okoliczności sprawy. Mówił o tym, że minister Błaszczak spotkał się z ojcem Igora S., zapewnił ojca Igora S. o tym, że zrobi samodzielnie wszystko, co może, żeby tylko ojciec jak najszybciej poznał okoliczności śmierci swojego syna. Ja zakładałem, że to jest zobowiązanie honorowe, zarówno ze strony ministra, jak i szefa policji, który był wtedy na sali. I nic takiego się nie stało. To znaczy, że przez ten rok minister Błaszczak nie zrobił nic, żeby wyjaśnić okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Dzisiaj minister Błaszczak zarzucał opozycji, że ze sprawy Igora Stachowiaka robi problem polityczny, a minister, wiceminister Jarosław Zieliński wyszedł na mównicę i stwierdził, że ta krytyka pod jego adresem bierze się stąd, że to są ataki za ustawę dezubekizacyjną. Panie pośle, czy to nie jest właśnie robienie z tej sprawy politycznej? No przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że Platforma Obywatelska skorzystała z tragicznej śmierci, zresztą prawdopodobnie zawinionej przez policjantów, ale to jest, chcę podkreślić, prawdopodobnie, z tej śmierci Igora Stachowiaka. Ale wychodzi wiceszef MSWiA, mówi, to wszystko, co się wokół tego dzieje, ta krytyka pod moim adresem bierze się z ustawy dezubekizacyjnej. Dlatego, że wszyscy wiemy, że
Platforma Obywatelska wtedy, kiedy miała odpowiedzialność za państwo, również za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, również za policję, nie wyciągała takich wniosków z bardzo podobnych sytuacji. Ba, ale mało mówi, tego, mówi pan nieprawdę. Wyciągaliśmy mało bardzo tego, szybko konsekwencje personalne. Były akcje, które były zaplanowane przez Platformę Obywatelską, jak ta, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli akcja Widelec. I teraz żądanie komisji, czyli upolitycznienie maksymalne tej sprawy. I teraz żądanie dymisji ministra, wiceministra i jeszcze wielu innych urzędników, to jest właśnie upolitycznienie tej sytuacji. Gospodarzem tego postępowania była prokuratura, ale policja, minister polecił przekazać wszystkie materiały, również te filmy z nagrania. Przecież nikt tych filmów nie ukrywał, panie pośle. Wie pan, że zostały one przekazane do prokuratury, a prokuratura, prowadząc postępowanie, próbowała odczytać głosy, kto co mówił na tych filmach i to wszystko jest zabezpieczone. Tutaj emocje nie było żadnego ukrycia. Emocje w tej debacie były duże. Grzegorz Schetyna do Mariusza Błaszczaka w pewnym momencie mówi, masz krew na rękach. Panie pośle, co to znaczy? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że policja w tej sprawie nie zrobiła absolutnie nic, dlatego że zgodnie z ustawą o policji funkcjonariusza, który przecież dopuścił się, widzieliśmy na nagraniu, po prostu dopuścił się tortur w łazience wraz z kolegami, torturowali Igora Stachowiaka. Masz krew na rękach. Co znaczy ci to funkcjonariusze, słowa? Ci funkcjonariusze nie tylko powinni zostać zawieszeni na 3 miesiące, a później wrócić na ulicę do służby, powinni z policji zostać wyrzuceni. Są procedury, które na to pozwalają. Jest artykuł 39 ustawy o policji. Można było wyciągnąć konsekwencje od tych ludzi. Niestety Mariusz Błaszczak i Jarosław Zieliński zrobili wszystko, żeby umożliwić policji ukrycie tej sprawy. Masz gdyby nie praca rękach, dziennikarzy. Słownikowo zadać komuś śmierć, popełnić zbrodnię, pośrednio lub bezpośrednio odpowiadać za czyjąś śmierć, przyczynić się do czyjejś śmierci. Czy to nie jest za mocno powiedziane do szefa MSWiA? Ja myślę, że minister Błaszczak zrobił w tej sprawie naprawdę wszystko, żeby policjanci, którzy powinni ponieść odpowiedzialność, żeby ich przełożeni mogli zatuszować całą tą sprawę. Ja chciałbym tylko pokazać to, co o czym dzisiaj mówiliśmy. Minister Zieliński mówił o kilku komórkach kontrolnych, które kontrolowały sprawę w policji. Proszę dziś zobaczyć. To jest ogólnie dostępny dokument. Na przykład sprawozdanie z Wydziału Kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za 2016 rok. Tam w ogóle nie ma sprawy Igora S. Tak jakby ta sprawa nie istniała, jakby została wygumowana. To króciutko policjanci, na koniec, którzy dopuszczali się słuchaczy to, którzy na ulicę, tak nie powinno być. Może dlatego coś, żądamy komisji śledczej, dlatego że połączy. Państwo sobie z tym nie radzi. Coś, co panów połączy, bo państwo przerzucają się argumentami czy zarzutami. Można powiedzieć, sprawdzam, jeśli wszyscy mówią, że zależy im na dobru obywateli, na bezpieczeństwie obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich wzywa polityków, posłów w Sejmie do inicjatywy legislacyjnej, która zagwarantuje każdej zatrzymanej osobie kontakt z obrońcą już od samego początku, bo z raportu rzecznika wynika, że dziś to jest iluzja, bo muszę znać nazwisko i telefon adwokata, do którego chciałbym zadzwonić. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość przygotuje takie zmiany w prawie? I oczywiście jestem zwolennikiem tego, żeby każda osoba zatrzymana miała prawo do obrony. Nawet na ten film. Czy jest szansa na takie przepisy? Trzeba się zapoznać z propozycją pana rzecznika. Platforma Obywatelska przygotuje takie przepisy? Ja jestem za tą zmianą. Kiedy rządziliśmy, wprowadziliśmy bezpłatną pomoc prawną. Myślę, że teraz czas pomyśleć nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć te wszystkie osoby, które byłyby zatrzymane przez policję. Musimy porozmawiać o szczegółach, w jaki sposób to zrobić. Natomiast Marek uważam, Wójcik, że to jest do rozważenia. Arkadiusz Czartoryski, Marcin Zaborski. Dziękujemy. Rozmawiamy dalej na RMF24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam.